Siema. Potrzebuję trochę światła. Siemaneczko. Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Paweł, Pablo. Jedna z ważniejszych osób, jeżeli chodzi o content naszej grupy Wulu Industries lub jak to woli Szewcu Industries lub jak to woli Mafia Szewska bodajże. Wpadłem na taki pomysł, żeby nagrać wam vloga 24 godziny z Pawłem. Nie wiem, czy to będzie interesujące, czy nie. Prawdopodobnie nie, bo co ja robię w życiu takiego ciekawego. Ale popowiadam trochę przy okazji, może o ekipie, może trochę o mnie. Ogólnie popowiadam. Tak więc zaczynamy za 15, pierwsza. 13 grudnia, poniedziałek, jest to początek tygodnia. I zaczynamy od tego, że Paweł, idąc spać koło północy, przed północą, stwierdził, wpadł na zajebisty pomysł, bo i tak nie mogę zasnąć. Więc no, widzimy się za 6 godzin. Siemanko. Witam. 6.54, ja dopiero wstałem, się ubrałem. O 6.30 zadzwonił budzik. Obudziłem się o tej godzinie, ale zbyt ciężko było, żeby wstać. No ale, no co, wstajemy i się ubieramy. I robimy ćwiczonka. Zobaczcie, jaka pogoda jest na dworzu. Jest chyba minus 7 stopni. A my idziemy sobie zrobić śniadanko i jakąś kawusię, żeby się pobudzić. Witamy. Jest 7.20. Witamy, raczej ja witam. Piję sobie elegancko kawusia. I chciałem powiedzieć, że chyba źle wczoraj przedstawiłem plan dnia, bo nie powiedziałem ważnej rzeczy. Najpierw jedziemy na odczulanie na godzinę 8 i dopiero potem idziemy do szkoły na godzinę 9 chyba. Dzisiaj już wygląda wiadomo lepiej w okularach. Nie jestem taki brzydki w kadrze. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wczoraj myślę, że byłem trochę brzydszy. Jak to by się tym przejmował, jak i tak mam wysokie czoło. Co wam mogę powiedzieć? Może coś o ekipie. Czy ta ekipa to się trochę formowała, bo powiem wam, ta nasza taka główna dwójka content creatorów, czyli ja i Paczek. Mówię główna, no bo my generalnie wstawiamy, my głównie wstawiamy i montujemy te filmiki. Nie będę mówił, kto jest bardziej główny, a kto mniej główny. Myślę, że bardziej można powiedzieć, kto tutaj jest dłużej z mojej perspektywy, a z innych perspektywy, bo na przykład Wika z Adrianem są naprawdę nowi. Przyszli tutaj tak strasznie randomowo, ale są, myślę, że super gośćmi. Tomuś też jest nowy. Gdyby nie Wika i Adrian, to Tomuś byłby najnowszy teoretycznie. Tomuś myślę, że chyba tak z rok jest jakoś. Ja z Paczkiem znam się najdłużej. Paczek chyba z Kingą bodajże. Kinga z Paczkiem i z Keeperem. Przemo ze mną i z Paczkiem. A generalnie to najpierw zaczęliśmy grać w CS-a w 2.15. 2.16 doszedł do nas, naszego składu właśnie Przemek. Więc była nasza już trójka, że tak powiem, tej ekipy, czyli ja, Paczek, Przemek. No i wiadomo, reszta drużyny tej nie liczę, bo ona nie jest w ekipie. Potem przestaliśmy grać w CS-a 2.17 bodajże. Zaczęliśmy grać w jakieś inne gierki. Potem ja zacząłem grać w ligę w 2.18. Poznałem się z Kingą. Kinga znała już wtedy na tamten moment Paczka i Keepera. Wtedy tak randomowo grając z Kingą poznałem się z Keeperem. Jak teraz tak opowiadam, to myślę, że chuja to kogo interesuje. No Jasia ja też mam ze szkoły. Ostrego od Paczka. Czyli można powiedzieć, że ekipa zaczęła się rozwijać dopiero od jakichś 5 miesięcy. No co? Jest 7.27. Prawie skończyłem kawusię. Podnosimy dupę. No i jedziemy. Tak wyglądamy. Przebrane spodnie na czarne dżinsy. Koszuleczka mocnego kochanka. No i ubieramy tą kurteczkę i jedziemy do lekarza. Aha. Jesteśmy na miejscu. Wychodzimy. Wypadło mi się jedno, że jak jechałem, to miałem takie główienko. Nie jechało się ciekawie, ale no, widzimy się za chwilę, jest 8.05 chyba.
Siema, powiem wam ciekawostkę. Właśnie wróciłem z tego, z odczulania. Bo generalnie to jest ostatnia fiolka teraz, co ja odczulam się. W wielkim skrócie zostało mi, nie wiem, z 4 szczepienia. No i gościu mi mówi tak: ma pan w sumie szczęście, że tak się teraz panu fiolka kończy, bo generalnie za jedną fiolkę się 80 zł płaciło, a teraz płaci się za nią 1250. I kurwa, słucham, mówię, ile? Mówi, no trochę polecieli z ceną, nie, chłopaki? Mówię, no trochę, kurwa, trochę tak. 8:31. Wracamy do domu. Nie nagrałem wam, jak szedłem do samochodu, ponieważ byłoby to, no, myślę, że na spokojnie mogę powiedzieć, że niemożliwe. Tu mam sprzęcik cały z tyłu. No i jedziemy, nie? Nie umie. Siema, jest 9:02. Ja wracam do domu, bo nie wziąłem pop filtru i w sumie stwierdziłem, że nie ma sensu siedzieć tutaj w szkole, bo babka mi powiedziała, że to będzie dopiero na 4:00 lekcyjnej. Ja i tak będę zwalniany z całego dnia. Nie opłaca mi się tutaj siedzieć. To by było na tyle. Widzimy się w domu u mnie za 5 minut. Ja nienawidzę zimy, powiem wam. Zima to jest taka taki kurczak, że tak powiem. Nagrywałem teraz jasełka z klasą pierwszą. Godzina 12 z hakiem. Jestem w samochodzie. Ja teraz jadę wszystko to zmontować. Nagrywałem tu z klasą pierwszą, czyli 15-latkami. Strasznie dziwne otoczenie, wam powiem. Nie w moim stylu, nie w moim guście. Żegnam. Nie, czemu to tak śmiesznie jest? Wytyfy. No, to tak nie działa. Wracamy do miejsca, w którym chyba się to zaczęło. Przed chwilą zjadłem sobie jeszcze bułkę, tutaj będzie taki timelapsik śmieszny, myślę. Hyperlapsik. Nie wiem, stwierdziłem, że dla beki sobie nagram. No i co? No biorę się do roboty, nie? Idą teraz z całą grupą kolędnicy moi mili. Na harcerzach polega jak na Zawiśle. Ledwie ich o pomoc prosił, wyjaśniwszy sprawę. Powiem tak, klejenie tego kurde jest takie nudne. Pozwolę sobie na chwilę przerwy. Co to jest rajtasz ma? Papier toaletowy. Musisz się mnie takich rzeczy pytać. Całkiem ciekawe. No więc co, no jest po 16, chwilę po 16, więc ja się pouczę z godzinkę jakoś matematyki. Odpalamy Worda, plan treningowy, siłownia o godzinie 17. Za 3 tygodnie, rozumiecie, za 3 tygodnie, 3 tygodnie, Sylwester, a co to oznacza? Spotkanie ze znajomymi. Nie mogę się doczekać tego spotkania, ponieważ to będzie spotkanie paczka, mnie, Tomusia, Tomusia. Przystojniaka Tomusia, dzikiego byka z Łodzi i naszych nowych kochanków discordowych, czyli Adriana i Wiki, więc no jestem naprawdę, no nie mogę się doczekać tego spotkania, myślę, że wyjdzie fajnie, będziemy się fajnie bawić i na pewno z tego Sylwestra też będzie jakiś vlog, będzie vlog prowadzony trochę przeze... Co tam jest? Będzie prowadzony przeze mnie, trochę prowadzony przez paczka, może coś Tomuś nagra, może, znaczy no może reszta też coś nagra, ale no myślę, że głównie będzie to prowadzone przeze mnie i przez paczka i zmontowane i wrzucone na kanał na nowy rok. A teraz co wam mogę powiedzieć? Do matematyki! Żywiec Zdrój. Pakowanie produktu, moja ulubiona woda. Pycha.
Tak naprawdę to nie. Siema, ja już na miejscu, bo zapomniałem włączyć nagrywanie. Generalnie to śmieszna sprawa. Myślę, że dosyć ważnej. No i cały czas się posługiwałem tym oto lusterkiem wstecznym. No bo ani jednego, ani drugiego nie oskrobałem. I tak jechałem i patrzę, aha, rozumiem. No to widzimy się za jakąś godzinkę, myślę. Siema, jestem po siłowni. Zrobiłem sobie rączki, zrobiłem sobie plecki. Brzuchu nie robiłem, bo mi się nie chciało. 10 minut biegania i potem sobie poskakałem na skakance z 15 minut i do domciu, nie? O, no witam. Jest godzina 19:56. When I'm away from you, happier than co teraz mogę zrobić, no to zrobić tutaj porządek, tutaj o, pójść się umyć i wtedy wrócę na 21 do moich kochanych chłopaków na Discorda. No i w międzyczasie, jak będziemy oglądać czy coś robić, będę chciał wrzucić kolejnego TikToka, tak, TikToka z moim coverem, który już jest na YouTubie, dawno był, po prostu zacząłem uploadować z YouTube'a na TikToka. Zapraszam Was tutaj na mojego YouTube'a, tutaj na TikToka, a tutaj gdzieś Wam wyskoczy subskrypcja do Szewcu Industries albo Bafiszewskiej, zależy jak wolicie, także no. Tak więc jesteśmy na końcu dnia, 24 godzin ze mną, jestem umyty, wykąpany, jest 21:10 i właśnie biorę tu kaweczki i wchodzę do chłopaków na Discorda i będziemy oglądać, prawdopodobnie oglądać, chociaż z czego widzę, to nikogo praktycznie nie ma, więc będziemy pewnie sobie coś gadać albo grać, tak do koło północy. No i co, koło północy ja idę spanko. Tego Wam już nie będę relacjonował, bo myślę, że to jest chyba logiczne i chyba wiadomo, jak kładzie się człowiek spać, nie? Tak więc, no co, nie pozostaje mi nic innego, jak przypomnieć o łapce w górę, subskrypcji, tam na dole, w komentarzu napisać Paweł, jesteś chujowy i odpowiedzieć sobie w komentarzu pozdrawiam. Ja się z Wami żegnam, widzimy się na następnych vlogach, już nie ode mnie, a od kolejnych osób z naszej ekipy. Nie będę mówił jakich, żeby Wam nie robić jakichś spoilerów. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim za ten dzień. Nie był on jakiś super, ale też nie był jakiś zły, można powiedzieć, że był średni. Tak więc no, trzymajcie się.